Dzień dobry, witam na kanale Dla Chcącego Nic Trudnego. Dzisiaj jest 12 lutego. Dla fanów Marvela to jest piękny dzień, dlatego że dzisiaj do kin w Polsce wchodzi Deadpool. Taki oto sobie człowieczek, którego dzisiaj z okazji premiery zrobimy. Będziemy potrzebować do tego 212 modułów czerwonych, 60 modułów czarnych i 2 moduły białe. Oczywiście mam jak zwykle moją ściągę, plus będę się wzorowała na moim Deadpoolu, z którego zresztą zrobiłam i powstał schemat. Dlatego bierzemy najpierw czerwone, może trochę przybliżę. Najpierw czerwone, żeby się łatwiej łączyły. To znaczy, żeby zaś po tym, jak jest mało w podstawie, a u nas w podstawie będzie 12, to ciężko jest połączyć. Dlatego ja zawsze robię 3 bądź 4 rzędy na raz. I teraz tak, robimy 4 czerwone muszą być na dole. Ja od razu robię 4 rzędy. I teraz dwa czarne. Jeden czarny i przykrywamy go czarnym. Tu dajemy dalej czerwone i czerwone. To mamy pierwszy nasz czarny i drugi czarny. Przykrywamy czarnym. Tutaj na środek też czarnym, ale tu już czerwonym. I teraz znowu będą 4 czerwone. Z tym, że tutaj dajemy czarne, dlatego że w drugim rzędzie musimy mieć 3 czarne. Przykrywamy znowu czarne. Chwileczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, znowu czarne. I tutaj kolejny czarny. Następny czerwony. Tutaj musimy mieć, tak jak w tym rzędzie, 2 czarne, dlatego przykrywamy to czerwonym. I tutaj mamy 3 czarne, więc czarnym. Przepraszam, tutaj też powinien być czarny. Mamy tak, 2 czarne, 3 czarne, 2 czarne, 3 czarne. Więc tutaj jest drugi czerwony, trzeci czerwony, i czwarty. Troszeczkę o tej postaci postaram się opowiedzieć, jak będziemy już robić głowę, dlatego że tam nie jest takiego tłumaczenia. I teraz znowu czarne. Czarny. Przykrywamy czarny. Tu dajemy czerwone i czerwone. I drugi czarny. Dajemy czarne. Przykrywamy go czarnym. I
na to znowu czarne. I tutaj 2, 3, 2. I tutaj przykrywamy czarnym. I powinniśmy mieć tutaj 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I teraz łączymy to w całość. Łączymy to kolorem czarnym. Tak jak mówię, tutaj się często przy takich małych się po prostu rozwala. Tego ja wolę kleić. Ale do filmiku nie będę kleić. Czarne. Tutaj też dajemy nam czarne. Obok czerwone. I tutaj czarne. I czarne. Czerwone. Może pokrętnie to pokazałam, dlatego wyjaśnię. Po całej ma być 12 modułów. 4 czerwone, 2 czarne, 4 czerwone w pierwszym rzędzie. W drugim rzędzie 3 czerwone, 3 czarne, 3 czerwone, 3 czarne. Następny rząd jest analogiczny do pierwszego, czyli mamy 4 czerwone, 2 czarne, 4 czerwone, 2 czarne. I kolejny, czwarty rząd są 3 czerwone, 3 czarne, 3 czerwone, 3 czarne. Teraz robimy piąty rząd. Piąty rząd wygląda zupełnie jak ten poprzedni. Czyli musimy mieć 4 czerwone. Raz. I już mi się rozwala. Dwa. Trzy. Cztery czerwone. I teraz 2 czarne. Raz. 2. Znowu 4 czerwone. 2 czarne. I mamy rząd piąty. Rząd szósty. Będziemy robić tak jak rząd czwarty. Czyli zaczynamy. 3 czerwone. Muszę się posiłkować moim zrobionym już. Czasami sama napiszę sobie schemat, a nie wiem o co chodzi. 3 czarne. 3 czerwone. 3 czarne. 3 trochę oddalę, bo widzę, że trochę aparat nie lubi mojego ruchu. 3 czerwone, 3 czarne, tak jak mówiłam. 3 mamy rząd szósty. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. W rzędzie siódmym
Czyli robimy ten rząd. Rozpoczynamy standardowo. 4 czerwone. Raz. Dwa. Trzy. Cztery czerwone. Potem dodajemy trochę niestandardowo jeszcze jeden czerwony. I wrzucamy dwa czarne. Teraz dajemy dwa czerwone. Dwa czarne. I jeden czerwony. Czyli w sumie w tym rzędzie mamy 6 czerwonych, 2 czarne, 2 czerwone, 2 czarne. I to będzie tam, gdzie 6 czerwonych, to będzie przód naszego Deadpoola. Teraz robimy taki rząd, jak był rząd poprzedni. Czyli 3 czerwone. Zaczynamy tak jak tutaj, nad tym. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze mówię. Nad tym. Czyli tutaj. Raz. Dwa. Trzy czerwone, trzy czarne, trzy czerwone, trzy czarne. Tutaj widzicie, mamy takie wcięcia. Teraz 9 rząd. Robimy tak samo jak ten z szóstkami. Czyli możemy zacząć od tego czerwonego. I znowu mamy 6 czerwonych. 2 czarne, 2 czerwone, 2 czarne. I mamy rząd 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teraz robimy rząd 10, który będzie wyglądał jak nasz rząd 8, czyli 3 czerwone, 3 czarne, 3 czerwone, 3 czarne. Tutaj nad tym czerwonym. Raz. Dwa. Teraz 3 czarne, raz, 2, 3, znowu 3 czerwone, raz, 2, 3 i znowu 3 czarne. Raz,
dwa i trzy. Tu mamy, gdzie te pcięcia mamy przód naszego Deadpoola. I teraz robimy ostatni rząd tułowia. Mianowicie zrobimy dwa czerwone, czyli pomiędzy tymi czerwonymi wkładamy jeden i drugi. Teraz damy trzy czarne. Chyba coś za mało czarnych policzyłam. Cztery czerwone. I trzy czarne. No tak, za mało policzyłam. Ale cóż. To skoryguję to i pod opisem będzie, a czy pod filmikiem w opisie będzie, ile potrzeba jakich modułów. Teraz zaczniemy robić naszą głowę. Zaczniemy od tego, że w głowie będzie podstawa 15 modułów. W tym celu, odwrotnie niż dotychczas, musimy włożyć 15 modułów. Raz. Widzą Państwo, jak to wkładam? Dwa. Trzy. I teraz tak. Tutaj muszę włożyć dwa. Mianowicie wkładam tak, jeden. I tak wkładam drugi. Żeby to wyglądało w ten sposób. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem i znowu dwa w jedno, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 12 i znowu 2 w 1, 13, 14 i nasz 15. Możemy je poupychać. I teraz musimy policzyć, czy mamy 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I teraz będziemy robić łapek naszego Wolverina. Oczywiście mój Wolverin jak zwykle. Wolverina, Deadpoola. Myślę o Wolverinie, bo chciałam powiedzieć o Wolverinie i... Nie wiem, od kiedy Wolverin jest czerwono-czarny, ale spoko. Od mojego Deadpoola. Odpadają ręce, ale to już mówiłam przy poprzednich odcinkach, że lepiej je po prostu przykleić. Dlatego teraz zrobimy głowę. I musimy zrobić dwa rzędy po 15 modułów włożonych tak. To już Państwo będą wiedzieli jak, więc mogę troszeczkę poopowiadać. Deadpoola
gra aktor, który nazywa się Ryan Reynolds, o czym wspominałam już robiąc Nicka Fury'ego. Gdzie już spotkaliśmy Deadpoola? Deadpoola spotkaliśmy w filmie Wolverine, właśnie dlatego się pomyliłam. Wolverine Geneza. Ale niestety to nie jest Deadpool przedstawiony tak jak w filmie. Zrobili z niego według mnie taką parodię. Ale każdego to jest opinia. Ogólnie mi Deadpool w wersji, znaczy w Wolverine, nie podobał mi się. Wolę tego jak zrobili. Bo oczywiście w Wolverine występuje jako Wade Wilson, potem właśnie jako Deadpool. Nie wiem, czy tu są fani, którzy czytają komiksy, albo chociaż Marvelowską Wikipedię, żeby się dokształcić. Ale Deadpool nie może zginąć. Niestety, tak pięknie mu zrobili, że nie może zginąć. Po prostu Deadpool ma... Oczywiście wiadomo, że ten Wade Wilson przeszedł, jakby to nazwać, operację. Może to jest złe słowo, ale wstrzyknięto mu... O, przerwę tutaj, zrobiliśmy jeden rząd 15 czerwony, teraz zrobimy drugi. Wstrzyknięto mu czynnik regenerujący skopiowany z czynnika Wolverina. Czyli po prostu taki zmutowany gen Wolverina. Bo to wiadomo, że Wolverine ma zdolność regeneracji. Ten też, ale taka troszeczkę mocniejsza jest. Co jeszcze można o tej postaci powiedzieć? No wiadomo, jak każdy oglądał trailer, to wiadomo, że to jest, że ma, jest przedstawicielem czarnego humoru. Chociaż może być dobrze. Właśnie te filmy Marvela, bo ja osobiście wolę dubbing z Marvela. Wiem, że niektórzy wolą po prostu oglądać z napisami. Nie wiem, jakoś ja pierwszych Avengersów, których, pierwszy film, który w ogóle obejrzałam, to byli Avengersi 1. I oglądałam go z dubbingiem i tego już mi pozostało. Dobrze, robimy trzeci. I robimy tak. Tutaj, gdzie mamy ten czarny, czyli pomiędzy te dwa czerwone, wkładamy czarny. Potem dajemy dwa czerwone. I potem znowu dajemy czarne. I do końca robimy czerwonymi. Wracając do tego dubbingu. Właśnie lubię filmy Marvela za to, że pomimo, że jest akcja, pomimo, że występują fajni aktorzy. Mój aparat lubi płatać figle. Właśnie mi się wyłączył. Więc jeszcze raz powiem Państwu. Mówiłam o aktorach. To właśnie... Moment. O. Więc mamy już zrobione do końca tymi czerwonymi. I teraz następny rząd. Czwarty. To będą dwa czarne. Raz. Dwa. Jeden czerwony. I znowu dwa czarne. I do końca robimy czerwonymi. No właśnie, oprócz tych fajnych aktorów, to już są właśnie świetne teksty, idzie po prostu płakać ze śmiechu. Z tego, co widziałam po trailerze w Deadpoolu, co ja tutaj nagrzebałam? W Deadpoolu, tutaj akurat muszę dokończyć jeszcze trzeci rząd, bo nie zauważyłam, że go zdjęłam. W Deadpoolu mogą być też właśnie fajne teksty, co widać, tak jak mówiłam po thrillerze. No, ale trochę może więcej o... więcej, dużo więcej, nie wiem o właśnie... O, i tu już mam czwarty rząd, więc kończymy tymi czerwonymi.
Dużo więcej nie wiem o tej postaci, no dlatego, że jeszcze nie oglądałam w ogóle filmu. No, dopiero w niedzielę na niego idę. Ale z tego co wiem, to Wade Wilson jest byłym komandosem. Jest najemnikiem i antybohaterem. Ogólnie może być to ciekawa postać. No ale cóż. Jestem właśnie na takiej grupie. Teraz zaczynamy. Raz to mówię, raz to mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. I teraz robimy rząd taki jak ten. Czyli jeden czarny. Dwa czerwone. I jeden czarny. No i dokończamy czerwonymi. Jestem na takiej grupie właśnie na Facebooku o Marvelu. I tam dali naprawdę świetną animację. Mianowicie Deadpool walczy z ludźmi z uniwersum Marvela, postaciami. Wszystkich pokonuje. Na sam koniec przychodzi Magneto. Fani Avengersów i Marvela. Fani Avengersów i Marvela pewnie wiedzą, kto to jest Magneto. A tak pokrótce powiem, że to jest, że on się pojawia w filmie X-Men, a że we wszystkich X-Menach przyjaciel Xaviera i gościu, który po prostu może kontrolować metal. Pokrótce. Zaczynamy teraz. Szósty rząd. Szósty rząd będzie taki jak ten. Jak czwarty. Raz, dwa, trzy. Jak czwarty. No i właśnie tak, taka animacja, że Deadpool wszystkich pokonuje i przychodzi Magneto i Deadpool próbuje i w niego strzelać i rzucać w nim i tak dalej, nawet jak to Magneto kontroluje metal, wszystko zatrzymuje się. Deadpool nie myśląc sięgnął po kwiatek do doniczce i przywalił Magneto. Po prostu widziałabym taką sytuację normalnie w jakimś filmie. A oprócz tego widziałabym też naszego Wade'a Wilsona w Civil War, ale nie będzie go. A szkoda, ciekawe po której stronie by się opowiedział. Jak Państwo myślą, po której stronie? Jestem bardziej przekonana po stronie Iron Mana, ale. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szósty rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz robimy rząd siódmy. Czyli robimy tak jak piąty. Czyli jeden czarny, dwa czerwone. I jeden czarny. I kończymy czerwonymi. Pomimo, że Deadpool ma zdolności regeneracji i tak dalej, nie można nazwać go mutantem. Niektórzy nazywają, ale to jest błąd. Mutanci to są osoby, które się urodziły z takim czymś. A zresztą zachęcam bardzo do obejrzenia wszystkich filmów z serii X-Men. Mnie bardziej przypadł do gustu przeszłość, która nadejdzie, jak i pierwsza klasa. No ale to wiadomo, ale naprawdę polecam ten film, bo no jest fajny. Oczywiście jak zwykle za dużo w nim Wolverina, ale to da się przeżyć. No i teraz wykorzystamy nasze białe. I w te czarne po prostu włożymy białe. Po prostu tak. Do środka. Raz. I tutaj też. Tak będzie wyglądał.
Teraz zrobimy kolejny rząd, czyli tak jak ten rząd, dwa czarne, dwa czerwone i resztę. Tylko że czarne teraz zakładamy również o to. I jeden czarny, drugi czarny, dwa czerwone. Jeden czerwony, przepraszam. Tak się normalnie rozgadałam, że aż teraz zamiast Państwu tłumaczyć, jak robić z origami, to gadam Państwu o Marvelu. I tu jeszcze nie o tym filmie, którego bohatera robię. No ale okej. I dokańczamy czerwonymi. Swoją drogą chodziły pogłoski. Nie sprawdziłam tego tak naprawdę, że niby Deadpool często pojawiał się wśród X-Menów, ale nie należał do nich. Informacje niepotwierdzone, więc tak my po prostu od, że mogą sobie Państwo sprawdzić, czy to w ogóle jest prawda. Co jeszcze mam, można powiedzieć o tym filmie, o tym w ogóle, nie wiem, o Wade'ie Wilsonie. Nic tak naprawdę więcej nie wiem. Robimy teraz ostatni rząd z czarnym, czyli przedostatni normalny. I dajemy jeden czarny, dwa czerwone, jeden czarny. I kończymy czerwonymi. Wiem tylko z tego o ciekawostek odnośnie filmu, że Wade Wilson miał mieć na początku kostium zielono-żółty. Wade Wilson, co ja gadam, Ryan Reynolds jeszcze grał, ale to pewnie każdy wie, że grał w filmie innej takiej znanej dosyć firmy komiksowej, mianowicie DC. Swoją drogą nie oglądam DC, nie wiem, po prostu słyszałam o tym. No i mi zabrakło czerwonych. Więc zaraz wracam. Na pewno nie mam pojęcia, jak ja liczyłam te moduły, ale zróbmy tak, że na początku dam taką adnotację, że jednak tyle i tyle modułów, w opisie też to będzie i przepraszam za to, że w ogóle się kropnęłam na drugi raz, jakoś będę lepiej to liczyła. Naprawdę nie mam pojęcia, jak ja to liczyłam, ale dobra, mniejsza. I ostatni rząd, całe czerwone. Więc w sumie, no nie wiem, przy następnym Marvelu, nie wiem kiedy to będzie, bo w ogóle też miałam zrobić film z papierowej wykliny, przepraszam, że go nie ma, ale będzie w późniejszym etapie, jest w trakcie robienia. Tylko po prostu co po chwili coś mi wypadało, to jak zasiadałam, to się okazało, że aparat jest wyładowany, to potem mi zabrakło rurek i koło meja po prostu była. Jest w połowie nakręcony, jeszcze drugą połowę muszę nakręcić, zmontować i pojawi się. Ale chodzi mi o to, że jak będę robiła następny odcinek z serii Mini Marvels, to na pewno powiem Wam, jakie są moje wrażenia odnośnie... Znowu chciałam powiedzieć Wolverina, odnośnie Deadpoola. Co ja mam z tym Wolverinem? Odnośnie Deadpoola. I... no... i proszę, mamy naszego Deadpoola. Nie wiem czemu, wszystko robię tak samo, a raz mi wychodzi inaczej, raz inaczej. No ale cóż. No i teraz ręce. Ręce robimy poprzez jeden moduł, czarny. Wkładamy w niego dwa moduły czerwone i jeden czarny. I tak samo robimy. Jeden czarny, dwa czerwone, jeden czarny. I wbijamy sobie tutaj, gdzie mamy te czerwone. Tak jak mówiłam, najlepiej przykleić, bo one się nie chcą trzymać. Ale
i oczywiście głowę, jak zwykle palcem wskazującym wypychamy, a kciukiem przyruszamy do dołu. No i te łapki. Jeszcze chciałam zrobić mu jakieś uzbrojenie, ale to może kiedy indziej. I tak oto kończymy. Ja kończę. Pokazałam Państwu, jak zrobić Deadpoola. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia.